Dzień dobry, ja nazywam się Maciej Jakimow, jestem redaktorem naczelnym serwisu Interplay, a to jest hazardowe podsumowanie miesiąca, którego partnerem jest firma PlayTech. Jarosław Walaszek został dyrektorem do spraw informacji w STS Holding, wcześniej przez 16 lat pracował w Onecie. Był związany z grupą Rasp, gdzie od 2018 roku pełnił dyrekt rolę dyrektora do spraw IT. Mateusz Roszek nie kryje, że liczy na to, że doświadczenie nowego, nowego dyrektora pomoże STS-owi jeszcze bardziej stać się konkurencyjnym pod kątem produktowym i ofertowym. Z kolei sam Walaszek cieszy się, że dołączył do ambitnego i perspektywicznego zespołu. Robert Haufe, który pełnił rolę affiliate managera w firmie Betlik, zmienił barwy i dołączył do fuksiarza. Zapewne miało to związek z tym, że Betlik niezbyt chętnie stawia na kanał afiliacyjny, a u nowego operatora Robert będzie mógł się wykazać. Co prawda Robert nie ma aż tak dużego doświadczenia w branży, ale jego przejście z branży sportowej, gdzie pracował m.in. w klubach sportowych, było bardzo obiecujące i na pewno fuksiarz powinien mieć z niego bardzo dużo korzyści. Mateusz Juroszek dla jednej z biznesowych gazet w Czechach przyznał, że jego firma będzie zainteresowana wejściem na rynek czeski, słowacki, a również holenderski. Jeśli chodzi o Czechy to miało stać się to już w 2020 roku, ale pandemia koronawirusa pokrzyżowała nieco te plany. Trzeba również mieć na uwadze i docenić jednak dosyć ambitną strategię, bo tak naprawdę będzie to pierwsza realna próba zaistnienia na rynkach europejskich, no bo mówmy się wcześniej jednak niektóre z tych ruchów były bardzo pozorne i takim firmom między innymi jak STS ciężko zaistnieć chociażby na Rynku Wielkiej Brytanii, a Czechy, z uwagi, że są blisko mentalności polskiego gracza, ale jednocześnie ten rynek, co by nie było, jest większy, jest bardziej wartościowy, to na pewno trzeba uznać to za bardzo udaną i wartościową decyzję. Michał Pol został ambasadorem BetClicka, Wcześniej związany był m.in. jeszcze z BetSafe'em przed nowelizacją ustawy hazardowej w 2017 roku. Później współpracował również z Fortuną czy z Etoto. Teraz, tak jak powiedziałem, będzie współpracował z BetClikiem, będzie użyczał swój wizerunek, ale będzie również brał udział w produkcji treści na Media społecznościowe BadClick Polska. Już teraz możemy na kanale YouTube'owym zapoznawać się z treściami, właśnie produkowanymi stricte przez Michała Pola, dziennikarza i współwłaściciela kanału sportowego. 23 lutego odbyła się czwarta edycja Polish Gaming Cases. W historycznym budynku Reduty Banku Polskiego odbyła się uroczysta gala, na której przyznano nagrody w 10 kategoriach, gdzie 3 z tych kategorii były kategoriami całkowicie nowymi. Nagrody rozdano w 10 kategoriach, w tym w trzech nowych. Debiut roku trafił do BetKrisa, produkt roku do totalizatora sportowego za total bonus, który, z którym gracze mogą zapoznać się w salonach gier na automatach. Kasynowy dostawca roku trafił do Playtecha, bukmacherski dostawca roku Betradar, stacjonarne kasyno roku Casinos Poland Wrocław, ambasadorem Roku został Mariusz Pudzianowski, który reprezentuje firmę Betfan. Miano najbardziej zaangażowanej kobiety roku trafił do Katarzyny Mikołajczyk z firmy STS i Stowarzyszenia Graj Legalnie. Buchmacherem roku został Superbet, a najważniejsza kategoria, czyli firma roku, trafiła do Totalizatora Sportowego. Partnerami biznesowymi Gali było IGT i Promati, które objęły patronat nad dwoma kategoriami: najbardziej zaangażowana kobieta roku i stacjonarne kasyno roku. W tym miesiącu to już wszystko. Zapraszam, wkrótce na kolejne odsłony, następnych podsumowań. Dziękuję za uwagę.